Cześć, witam serdecznie w 166. odcinku mojej serii z zagranicznymi płytami winylowymi z mojej kolekcji. Przed nami kolejna pełna winylowa dyskografia grupy, która jako druga dla mnie po zespole Pink Floyd nie nagrała słabej płyty. Jeden z moich widzów zapytał mnie w komentarzu: Panie Marcinie, a kiedy Queen? Właśnie teraz, bo właśnie grupa Queen i jej pełna winylowa dyskografia z Freddiem Mercurym jest bohaterem tego odcinka. Grupa, która jest absolutną legendą. Na temat możliwości wokalnych Farrokha Bulsary, jak naprawdę nazywał się Freddie Mercury, nie będę dyskutował, dlatego że nie było wcześniej i nigdy nie będzie lepszego wokalisty jak Freddie Mercury, jaki później właśnie ten muzyk przyjął pseudonim. Występował również pod takimi pseudonimami jak chociażby Larry Lurex, ale będziemy go pamiętać po wsze czasy właśnie za działalność w grupie Queen. Początkowo również, kiedy pozostali członkowie Queenu byli jeszcze studentami, założyli zespół, który nazywał się Smile. To Freddie Mercury zaproponował nazwę Queen, ale takiego sukcesu, jaki odniosła ta grupa, nikt się nie spodziewał. Mimo tego, że były momenty bardzo ciężkie, a cała historia, jak wiemy, skończyła się tragicznie. Debiutancki album grupy Queen, zatytułowany po prostu Queen, niektórzy nazywają tę płytę Queen 1, ukazał się w roku 1973. To jest przykład płyty, która przeszła kompletnie bez echa. O tym wspominał w dokumencie na temat zespołu Queen Brian May, kiedy wszedł do sklepu i zapytał się sprzedawcy, czy mają nowy album zespołu Queen. Sprzedawca zapytał go: a co to za zespół? To jest cytat z dokumentu Days of Our Lives. Natomiast oczywiście skład grupy, to co jest najważniejsze, od samego początku do samego końca nie zmienił się. Freddie Mercury wokal, fortepian, Brian May gitara, Roger Taylor perkusja i John Deacon gitara basowa. Notabene królowali zgodnie z nazwą na scenie przez 18 lat. Od momentu pierwszego wielkiego sukcesu, od roku 1975, już byli tak naprawdę na statusie legendarnym. Dzisiaj oczywiście to jeden z najważniejszych rockowych zespołów XX wieku. Wokalista Freddie Mercury również, ponieważ poza Queen działał również na różnych płaszczyznach, ale do tego dojdziemy. Debiutancki album grupy Queen to typowo rockowa płyta, aczkolwiek można doszukać się już tutaj poszukiwania własnej drogi i kształtowania się stylu grupy. Dwa wielkie przeboje de facto z debiutanckiej płyty to otwierający płytę Keep Yourself Alive i Seven Seas of Rhye, który zamyka tę płytę. Natomiast mamy przecież takie utwory również jak Spadek po poprzedniej grupie Smile, przepiękną balladę Doing All Right. Mamy jeden z moich ulubionych z debiutu utworów, utwór Liar, gdzie już współgrają głosy wszystkich czterech członków zespołu, a chórki sami do swoich kompozycji otworzyli niesamowite. Tutaj też się jest czym pochwalić, dlatego że mam w ręce w tym momencie
pierwszy brytyjski prez tej płyty o numerze katalogowym EMC 3007. Dla mnie, tak jak w przypadku zespołu Pink Floyd, grupa Queen stanowi drugą i jak póki co ostatnią grupę, która miała tak zwane rozwiązania koncepcyjne, czyli po prostu każda z tych płyt tworzy jak gdyby osobną całość. Tu obserwujemy te początki, malutkie kroczki do wspinania się po drabinie do wielkiej kariery. Jeżeli chodzi o pierwszą wielką płytę zespołu Queen, to już w roku 1974 panowie wydają album Queen 2. To również pierwszy brytyjski prez. Okładka laminowana i co się rzuca w oczy? Rzuca się w oczy zdjęcie na okładce płyty. Autorem koncepcji okładki był Freddie, który był zafascynowany postacią Marleny Dietrich. Znalazł takie oto zdjęcie, jak właśnie Marlena Dietrich miała tak skrzyżowane ręce. Reszta panów się tylko po prostu na to zgodziła, więc jest to jak gdyby pewnego rodzaju kopia zdjęcia, które Freddie zobaczył w jednej z gazet i on powiedział, że chce po prostu wyglądać jak Marlena Dietrich, więc zrobiono mu takie, a nie inne zdjęcie razem z zespołem. Pierwsze brytyjskie tłoczenie drugiego albumu, nie wiedzieć czemu, podzielone na stronę białą i stronę czarną. Gatefold w pionie. Gatefold w pionie. Pierwsze brytyjskie wydanie EMI Records. I moi drodzy, to jest zdecydowanie kolejna rockowa płyta grupy Queen. Ale tu mamy już początek stylu grupy. Mamy przepiękny utwór Father to Son czy White Queen As It Began. No i oczywiście utwór, który wiele osób bardzo lubi, ja również. The March of the Black Queen. I druga wersja utworu Seven Seas of Rye. O ile na debiucie była instrumentalna, to tutaj już jest śpiewana. Tam była minuta 15, tutaj jest 2 minuty 48 sekund. I mamy, moi drodzy, kolejny pierwszy brytyjski prez EMA 767. To jest płyta troszeczkę zapomniana, ale to jest płyta już naprawdę jak na możliwości, co by nie mówić, od razu drugi album grupy i od razu już po prostu no, płyta wielka. Dla mnie dwójka to pierwsza klasyczna płyta w dorobku Queen, aczkolwiek na wielkie przeboje zespołu trzeba jeszcze trochę poczekać. Pod koniec 1974 roku grupa Queen wydaje album Sheer Heart Attack. Tu mamy akurat pierwsze wydanie niemieckie. Na Sheer Heart Attack mamy pierwszy wielki przebój grupy Killer Queen, który jednocześnie odniósł spory sukces i mamy kompozycję Now I'm Here, który również jest wielkim przebojem z tego albumu. Moi drodzy, tutaj okładka przedstawia różne fazy upadku, dlatego ona jest, ta okładka jest dosyć charakterystyczna. Natomiast w momencie, kiedy grupa Queen wydała swój trzeci album, Sheer Heart Attack, okazało się w pewnym momencie, że stoją na granicy bankructwa. Byli oszukiwani przez ówczesnych swoich menadżerów, którzy potrafili sobie według cytowanego wywiadu z Brianem Mayem kupować Rolls-Royce'y, a perkusista Roger Taylor został poproszony o to, żeby nie uderzał zbyt mocno w bębny perkusji, żeby nie złamał pałeczek, bo nie ma pieniędzy na nowe. To też również cytat z dokumentu Days of Our Lives. W związku z tym, tak naprawdę po nagraniu
trzeciej płyty grupa Queen stała na granicy rozpadu. Stała na granicy rozpadu, ale podjęli jeszcze jedną próbę. Jeszcze jedną próbę, która to próba nie tyle opłaciła się, ale płyta, która powstała, jest absolutnie wyjątkowa pod wieloma względami. W 1975 roku nagle okazuje się, że bankrutujący zespół, nie mający żadnych pieniędzy za koncerty, za trzy wcześniej wydane płyty, okazuje się, że nagrywa arcydzieło, które w momencie po prostu się rozchodzi, staje się albumem absolutnie kultowym. W roku 1975 grupa Queen nagrywa czwarty swój album A Night at the Opera. Płyta wyjątkowa pod wieloma względami, dlatego że tutaj, oczywiście, na tej płycie znajduje się jedna z najbardziej kultowych rockowych ballad, utwór Bohemian Rhapsody, który to również tytuł dał. Kompozycja ta dała tytuł również dla filmu Bohemian Rhapsody. Przyznam się, jeszcze go nie widziałem. Natomiast mamy tutaj parę innych kultowych utworów, o których często zapominamy. Genialnie zaśpiewany i zaśpiewany przez Rogera Taylora utwór Love in My Car. Love in My Car. Mamy przede wszystkim kolejny klasyk Love of My Life, zaśpiewany przez Freddiego Mercurego. I oczywiście Bohemian Rhapsody i dość kontrowersyjny, otwierający płytę Dead on Two Legs, Dedicate to. Utwór dedykowany wszystkim menadżerom, którzy grupę Queen oszukali. Tutaj, moi drodzy, również pierwsze brytyjskie tłoczenie. To jest First Press. To jest First Press, zachowany w świetnym stanie. Tyle tylko, że brak w nim, niestety, jest niekompletny, oryginalnej koperty wewnętrznej. Mi się wydaje, że w którejś innej płycie mam tą kopertę. Ale to jest pierwszy brytyjski press. EMTC 103. Po tej płycie i po utworze Bohemian Rhapsody, który jednocześnie do tego utworu powstał pierwszy w historii teledysk, więc grupa Queen na dobrą sprawę była pionierami na wielu płaszczyznach. Oni właśnie wypuścili pierwszy teledysk. Utwór Bohemian Rhapsody na dobrą sprawę składa się z trzech części. W sumie trwa ten utwór 6 minut, więc był problem. Ponieważ to były czasy, kiedy stacje radiowe puszczały 3-minutowe kawałki, no i najlepiej, żeby to jak najszybciej po prostu wdrapało się na listę przebojów. Tu był utwór 6-minutowy. Pojawił się on tylko dzięki upartości Freddiego Mercurego. Mało tego, że przeszło, to bardzo szybkim tempie ten utwór stał się absolutną klasyką i jest nią do dziś. W roku 1976 Queen nagrywa, można by powiedzieć, kontynuację albumu Night at the Opera, album A Day at the Races. Mamy rok 1976, dzień na wyścigach. Warto jeszcze wspomnieć, bo zobaczcie, tutaj jest biała okładka, tak jakby była jasna strona i ciemna strona. Prawda, że te okładki współgrają razem? Obydwa tytuły zostały zainspirowane, zaczerpnięte z filmów braci Marx, zarówno A Night at the Opera, jak i A Day at the Races. Jeżeli A Day at the Races miała być i była w pewnym sensie kontynuacją albumu A Night at the Opera, to trzeba powiedzieć, że przeskoczyć takie arcydzieło jak A Night at the Opera niewielu by się udało. I w tym wypadku bardzo
łatwo wpaść na tak zwaną mieliznę, po prostu stać się ofiarą własnej kultowej już dzisiaj płyty. Ale panowie podjęli to ryzyko i w roku 1976 nagrali A Day at the Races, która ta kontynuacja wbrew pozorom naprawdę się udała. Bo mamy tutaj takie killery koncertowe z tamtych czasów jak Tie Your Mother Down czy Somebody to Love. Natomiast mamy jeden utwór tak naprawdę na tej płycie wybitny, You Take My Breath Away, o którym naprawdę bardzo często zapominamy. Tutaj w utworze You Take My Breath Away można usłyszeć pełne możliwości wokalne Freddiego Mercury'ego. Okładka Gatefold, w środku teksty, sama płyta w oryginalnej kopercie wewnętrznej ze zdjęciami muzyków. Proszę bardzo. Mamy tutaj niemieckie wydanie A Day at the Races, numer katalogowy 1C06298485. Natomiast troszeczkę zaniedbałem numery katalogowe, więc pora się troszeczkę cofnąć. W przypadku A Night at the Opera jest to EMTC 103 0C06697176, to jest już matryca niemiecka, natomiast to mamy pierwszy brytyjski press EMTC 103. W przypadku Sheer Heart Attack mamy 1C06296025. W przypadku brytyjskiej dwójki EMTC 767, tak jak wspominałem, i w przypadku jedynki mamy 0C062094519 EMC 3006. I tu mamy też to EMC 03006, czyli to są, czyli jedynka, dwójka i A Night at the Opera to absolutne first pressy. Moi drodzy, nadszedł rok 77, przepraszam. Ukazuje się płyta szczególna. Grupa Queen wydaje następny album. Płytę News of the World. News of the World. Płyta, która powstała w bardzo ciekawych okolicznościach, dlatego że dokładnie studio dalej, pokój obok, swój debiutancki album nagrywała grupa Sex Pistols. Panowie się poznali, nawet doszło do jakiejś scysji między Sidem Vicious'em a Freddiem Mercury'em. Natomiast płyta News of the World zostanie zapamiętana z dwóch kultowych, absolutnie dwóch stadionowych przebojów. We Will Rock You i We Are the Champions. Z tych dwóch utworów będziemy pamiętać tę płytę, ale ja tę płytę zapamiętam z całkiem innego powodu. Okładka Gatefold. Pionowy. Ponownie. Przód okładki, który tak się prezentuje. Tutaj mamy cały ten obraz. Ja zapamiętam tę płytę z całkiem innego, kapitalnego utworu, znajdującego się na albumie News of the World. Chodzi mi o utwór, żeby się tutaj nie pomylić. Tutaj mamy oczywiście teksty. Mamy tutaj takie klasyki również jak Get Down, Make Love. O tym też zapominamy bardzo często. No i mamy Sheer Heart Attack. Też utwór, który miał się znaleźć na trzeciej płycie. A moim ulubionym z tej płyty jest Spread Your Wings. Przekapitalny numer. Przekapitalny numer. Oryginalna koperta wewnętrzna 1C06460033. Bardzo proszę. Labelek. I tu wszystkie utwory. W związku z tym, jak wspominał Roger Taylor w dokumencie Days of Our Lives, płacili 98% podatek, a więc niewiele zostawało. W związku z tym kolejny album zdecydowali się nagrać we Francji. I w roku 1976
78 światło dzienne ujrzał kolejny album grupy Queen. Tu się mogę pochwalić, jest to wydanie kompletne, jeżeli wiecie, o czym mówię. Album Jazz. Przepraszam, do góry nogami. Przepraszam. Jazz. Płyta Jazz, rok 1978. Moim zdaniem kolejny klasyk niedoceniony, ale przecież tutaj mamy takie utwory jak Mustafa, Fat Bottom Girls, Jealousy, Bicycle Race czy Don't Stop Me Now. Nie rozumiem niedocenienia tej płyty. Bardzo dobry album. Okładka Gatefold. Główna scena studia nagraniowego, gdzie ta płyta powstawała. No i moi drodzy, tak jak powiedziałem, wydanie kompletne. Największą wartość mają egzemplarze, które ten plakat mają wklejony. Natomiast, ja niestety tego wklejonego plakatu nie mam, natomiast mamy oryginalną kopertę wewnętrzną. I tu warto się na chwilę zatrzymać, dlatego że to dokładnie zdjęcie wylądowało na pierwszej składance grupy Queen, którą firma Tone Press wypuściła w Polsce. Z tyłu normalna czarna koperta. 1C064-61820 to numer katalogowy tej płyty. 78 rok. Wszystko oczywiście epoka i first pressy. Proszę bardzo. Natomiast do tej płyty był dodany specyficzny plakat. Ja wam ten plakat pokażę. Ja wam ten plakat pokażę. Nie ma żadnego problemu. Chodzi o cały tabun nagich rowerzystek. Ten plakat to dzisiaj rarytas. Natomiast wiadomo, widać, że nie wisiał, jak to się mówi, na ścianie. Dlatego jest zachowany w świetnym stanie. I to podnosi tę wartość tej płyty dosyć sporo, bo trafić to wydanie z plakatem no jest już dosyć ciężko. Dlatego mamy dwie, o ile dobrze pamiętam, tak, dwie kieszenie. Osobną na plakat, osobną na płytę, ale coś tutaj jeszcze... Nie, wszystko. Jazz. Naprawdę bardzo dobra płyta, do której warto wrócić, ewentualnie sobie przypomnieć. W 1979 roku grupa Queen wydaje swój pierwszy koncertowy album. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o dyskografię, zalicza pierwszą wpadkę. Bo ten koncert, co by nie mówić, Live Killers, jest naprawdę fatalnie nagrany. Słychać przebicia, słychać awaryjność aparatury, różne tego typu historie. 1C164-62-792-93. Dwupłytowy album, który był podsumowaniem tak naprawdę pierwszego rockowego okresu działalności zespołu. Wydanie dwupłytowe. Zielona koperta wewnętrzna, to znaczy się, że w środku mamy zielony label. W drugim wypadku jest to koperta, bodaj, o ile pamiętam, pomarańczowa i tam będzie pomarańczowy label. Najlepsze kawałki z pierwszego okresu działalności zespołu, aczkolwiek wiadomo, że no wszystkiego nie dało się zagrać, a jednocześnie również na tych dwóch płytach wszystkiego nie dało się zmieścić. I tak jak powiedziałem, proszę bardzo, label zgodny z kolorem koperty wewnętrznej. Oryginalne koperty, wydanie oczywiście z epoki 79 rok. W roku 1980 grupa Queen próbuje troszeczkę zmienić styl. Zaczyna korzystać z instrumentów, przed którymi tak naprawdę bronili się rękami i nogami. Zaczynają używać syntezatorów. I tak w 1980 roku ukazuje się album The Game.
Płyta, która ma bardzo charakterystyczną metalizowaną okładkę, numer katalogowy 1C064-63-923. Moi drodzy, natomiast ta płyta w dyskografii grupy Queen też jest traktowana po macoszemu, ale naprawdę, co by nie mówić, też zawiera kilka naprawdę kultowych utworów, takich jak Play the Game, Dragon Attack, czy kultowe Another One Bites the Dust. Warto również wspomnieć jeszcze o utworze Crazy Little Thing Called Love, który to Freddie Mercury napisał w ciągu 15 minut leżąc w wannie. I tylko na ten utwór brał w ręce gitarę białego Fendera Telecastera. Moi drodzy, przeefektowne zdjęcie zespołu i co ciekawe, że dokładnie tak samo wygląda zdjęcie, wkładka wewnętrzna do albumu A Night at the Opera. Różnica w tym, że oczywiście mamy tutaj teksty do płyty The Game. Biały label, wytwórnia EMI Records, 80 rok. Jeszcze raz przypomnę, numer katalogowy 1C064-63-923. Tak ona wygląda. W tym samym 1980 roku grupa Queen dokonuje czegoś przełomowego. Tworzy muzykę tworzy muzykę filmową do pierwszego soundtracku do filmu Flash Gordon. Jest to typowa ścieżka dźwiękowa z tego filmu. To jest płyta dla absolutnych fanów, którzy chcą mieć absolutnie wszystko. Dlatego, że na tej płycie oprócz otwierającego płytę Flash Dem mamy tak naprawdę, poza muzyką stworzoną przez grupę Queen, mamy tutaj dialogi z filmów na tle oczywiście muzyki. Natomiast przeciekawie i efektownie jest to wydane, dlatego że mamy taką oto wkładkę z kadrem z filmu Flash Gordon, jak zatytułowano również płytę, i mamy przeciekawą kopertę wewnętrzną. A w środku mamy oczywiście żółty label płyty 1C064-64-203. Zdecydowanie to jest płyta dla fanów i nie uważam tego jako wypadek przy pracy. Po prostu panowie chcieli się sprawdzić na innej płaszczyźnie, tworząc muzykę do zupełnie czegoś innego. W roku 1982 ukazuje się płyta Hot Space, płyta, która spotkała się jak na ówczesne czasy, dzisiaj powiedzielibyśmy, z absolutnym hejtem, dlatego że Queen w pewnym sensie postanowił zmienić styl. Zarzucano im, że to, co nagrali, kojarzy się to z muzykami czarnoskórymi, że to nie jest Queen, że idą w jakiś tam już pop, takie tego typu rzeczy. Natomiast ja też kiedyś byłem tego zdania, że ta płyta jest, no powiedzmy, przeciętna, natomiast dzisiaj będę jej bronił, dlatego że ma kilka naprawdę udanych utworów. Wiadomo, że nie ma za bardzo co porównywać, bo nie ma porównania do albumów Queen z lat 70., ale mamy tutaj takie kawałki jak Staying Power, Backchat, Body Language, czy oczywiście Las Palabras de Amor, czy nagrany razem z Davidem Bowie utwór Under Pressure. Utwór, który stał się największym przebojem z tej płyty, został nagrany całkiem spontanicznie. Była taka sytuacja, że po prostu David Bowie, jak kiedyś Sex Pistols, podczas nagrywania albumu Jazz, pracował po prostu nad swoją płytą obok. Więc został zaproszony i panowie
na totalnym spontanie nagrali utwór, który stał się naprawdę wielkim przebojem z albumu Hot Space. Moi drodzy, natomiast po tak wielkiej krytyce, jaka spotkała album Hot Space, po raz drugi, tak jak w przypadku płyty She Heard Attack w roku 1974, w roku 1982 grupa Queen stanęła znowu na granicy rozpadu. I rzeczywiście panowie znowu drugi raz zrobili sobie od siebie przerwę. Brian May wziął udział w takim projekcie Starfleet. Roger Taylor nagrał wówczas swój drugi album solowy Strange Frontier. Natomiast Freddie też miał coś na myśli, ale do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast zanim to się stało, grupa Queen wróciła. Może w troszeczkę unowocześnionym stylu, ale moim zdaniem album, który wydali w roku 1984, płyta The Works, wcale nie jest złą płytą. I nie tylko dlatego, że główną inspiracją do otwierającego płytę wielkiego przeboju Radio Gaga, inspiracją do powstania tego utworu był syn Rogera Taylora, Felix, który, jak Roger Taylor wspominał, zaczął powtarzać nagle słowo Radio Kaka. Więc generalnie rzecz biorąc, zainspirowany tym Roger Taylor stworzył utwór, który jest absolutną legendą. Płyta również w pewnym sensie The Works spotkała się z pewnego rodzaju ostracyzmem, a to za sprawą z kolei teledysku do utworu I Want to Break Free, wielkiego kolejnego klasyka z repertuaru grupy Queen, w którym to poszło tutaj o teledysk, w którym to teledysku panowie z Queen postanowili się poprzebierać za kobiety. Oczywiście był to pomysł Freddiego Mercury'ego. Teledysk ten na tyle stał się kontrowersyjny, że zakazano go po prostu, zakazano emisji w wielu krajach. Tutaj mamy oryginalną kopertę wewnętrzną, tutaj mamy teksty, a tutaj mamy amerykańskie wydanie tej płyty. To jest USA. To jest USA. W świetnym stanie. W świetnym stanie album ukazał się w roku 1984. No i oczywiście, oprócz I Want to Break Free i Radio Gaga, mamy tutaj kolejny wielki klasyk, często grany na koncertach. Hammer to Fall. Również nie można o tym zapominać. No i kolejny. It's a Hard Life. Więc naprawdę, też ta płyta po latach się naprawdę broni. Tworzenie ścieżek dźwiękowych przez grupę Queen po płycie Flash Gordon spodobało im się. Ale w 1985 roku Freddie Mercury postanowił spróbować czegoś nowego. Mianowicie wydać solowy album, co oczywiście panom z Queen się nie spodobało. Ale wszystko wszystkim w roku 1985 światło dzienne ujrzała płyta Mr. Bad Guy. Na dobrą sprawę pierwsza i jedyna solowa płyta Freddiego Mercury'ego, która moim zdaniem broni się bardzo dobrze do dzisiejszego dnia. Dlatego, że mamy tutaj takie kawałki jak Made in Heaven, I Was Born to Love You, tytułowy Mr. Bad Guy, czy oczywiście Living on My Own. Wiadomo, to jest kolejna płyta, którą nie należy porównywać z tym, co stworzyli razem jako grupa Queen. Oryginalna koperta z tekstami. Z przodu bardzo efektowne zdjęcie Freddiego. I wydanie CBS-u 86-312. Naprawdę warto, jeżeli ktoś nie zna, naprawdę warto zapoznać się
z materiałem z tej płyty, dlatego że tą płytę Mr. Bad Guy solową Freddiego Mercury'ego naprawdę można polubić. Natomiast w tym samym 1985 roku wszystkie te utwory, które wymieniłem, czyli przede wszystkim I Was Born to Love You i Living on My Own zajęły wysokie miejsca na listach przebojów. Całkowicie zasłużenie. Wspomniałem o ścieżkach dźwiękowych. Grupa Queen podjęła drugą taką próbę, wydając płytę A Kind of Magic, która ukazała się w roku 1986 i tutaj mamy soundtrack do filmu Nieśmiertelny. Ja tą płytę darzę wielkim sentymentem, dlatego że grupa Queen była jedną z pierwszych, którą ja zacząłem słuchać jako dziecko świadomie. I pamiętam, że miałem sporo kaset grupy Queen, takiej pirackiej wytwórni z Krakowa, która nazywała się Takt. Ja wiem, że niektórzy będą pamiętać tą wytwórnię. Ale oczywiście no, o winylu wtedy nie było mowy. Okładka Gatefold i naprawdę ta ścieżka dźwiękowa jest bardzo udaną. Oryginalna koperta wewnętrzna z tekstami, przeefektowny label. I trzy kolejne klasyki na tym albumie. Tytułowy A Kind of Magic, przepiękne One Year of Love, kultowe Friends Will Be Friends, a nawet cztery i oczywiście Who Wants to Live Forever. Nie można zapominać, że to właśnie na tym soundtracku te utwory się znajdują. 1A064-2405-31-1, moi drodzy. Natomiast rok 1986 w historii grupy Queen, jak wiele razy zresztą, okazał się przełomowy. Okazało się, że Freddie Mercury po zrobieniu testów na HIV okazało się, że jest zarażony wirusem HIV. Nie mnie oczywiście absolutnie oceniać to, jakie kto życie prowadzi. Wiadomo, że Freddie, co by nie mówić, był osobą, nazwijmy to, homoseksualną. Natomiast ja zawsze staram się skupić na muzyce. Żył jak chciał i ucinam tym wszelkiego typu komentarze na temat po prostu jego orientacji seksualnej w tym momencie. To jest po pierwsze. Po drugie, kiedy Freddie dowiedział się o tym, że jest chory, pięknie wypowiedział się o tym Brian May, który powiedział, że od momentu ostatniego koncertu w Knebworth już zauważyli, że coś się z Freddiem dzieje. Freddie Mercury chciał do końca zachować prywatność. Kiedy paparazzi zaczęli mu robić zdjęcia z ukrycia i były głupie tytuły artykułów, czy on umiera, czy robili zdjęcia po prostu, bo kamery były nawet umieszczone w toaletach i tak dalej. Nikt nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje. Po latach oczywiście możemy stwierdzić, że było to oczywiście AIDS. Natomiast tak naprawdę Freddie Mercury przysłużył się też temu, że o tej chorobie, wtedy nieznanej, a wtedy, tak jak się mówi, oznaczało to wyrok śmierci, nie mówiło się w ogóle. A po jego śmierci zaczęło się mówić. Zanim do tego doszło, jak pięknie określił to Brian May, powiedział, że zaczęli grać w pożyczonym czasie. Freddie Mercury oczywiście powiedział muzykom, że jest chory, a ci postanowili bronić go przed paparazzi i mówili, że jest całkiem zdrowy, że bardzo dobrze się czuje. Natomiast Freddie postanowił jedną rzecz.
Wszystkie kompozycje, które wydadzą od tej pory, będą podpisywali jako Queen. To było bardzo dobre posunięcie, dlatego że w obliczu tej tragedii, jak gdyby każdy z nich zrezygnował z tantiem. Dlatego, że szło to na zespół. Zanim jednak wydali kolejny album, Freddie Mercury spełnił swoje marzenie. Ze swoją przyjaciółką, światowej sławy śpiewaczką operową Montserrat Caballé, obecnie też już niestety nieżyjącą, wydał album, który można uznać za drugi album solowy Freddiego Mercury'ego, ponieważ w 1988 roku ukazała się płyta typowo operowa zatytułowana Barcelona. Przy czym utwór tytułowy, zaśpiewany w duecie z Montserrat Caballé, stał się wielkim hitem. Natomiast jeżeli chodzi o zespół Queen, pierwsza płyta, jak to się mówi w pożyczonym czasie, ukazała się w roku 1989. Zatytułowano ją The Miracle. I nawet ta okładka może sugerować, że ta wielka tragedia, jaka spotkała Freddiego Mercury'ego, ta nieznana, straszna choroba, połączyła ich na tyle, że ta okładka nawet o tym świadczy, bo mamy tutaj połączone w jedną cztery twarze muzyków. Moi drodzy, album The Miracle przynosi cudowny utwór tytułowy, kultowy I Want It All, kapitalne The Invisible Man, świetne Breakthrough, czy mój ulubiony Skandal. Skandal, bo Freddie Mercury, ja myślę, do końca nie pogodził się ze swoją sytuacją, ze swoją chorobą. Numer katalogowy 064-7-923-57-1. I to jest tak samo, ponieważ wygasł kontrakt z firmą EMI, płyta The Miracle jest też szczególną, ponieważ jest to pierwsza płyta wydana nakładem wytwórni Parlophone. 89 rok. Taki label tej płyty Parlophone. W lutym 1991 roku ukazuje się płyta, która okazała się pięknym pożegnaniem, wspaniałym zwieńczeniem długiej, co by nie było, historii grupy Queen. Okazała się absolutnym arcydziełem i jednocześnie pożegnaniem Freddiego oraz płytą, nad którą Freddie Mercury najdłużej pracował, więc jego stan już był na tyle po prostu zły. Widać to na teledyskach z tego albumu, gdzie po prostu pojawiające się na jego twarzy tak zwane mięsaki Kaposiego były, co jest oczywiście wynikiem choroby AIDS, były pudrowane. Używał po prostu niewiarygodnej ilości pudru, aby je zakryć. Natomiast ta praca ciężka opłaciła się. Chory, ale świetnie śpiewający Freddie w lutym 1991 roku razem ze swoim zespołem Queen doczekali się, kiedy wydali swoje arcydzieło. Niestety ostatnią płytę za życia Freddiego Mercury'ego, która z miejsca, nie chcę, że mówić, że ze względu na sytuację, ale z miejsca stała się numerem jeden. Album Innuendo. Album Innuendo. Jest to epokowe polskie wydanie, wydane przez firmę MGM Music. Oryginalnie oczywiście wydał to Parlophone. Można się śmiać, ale to polskie wydanie też już ma swoją cenę. Płyta Innuendo okazała się tak pięknym pożegnaniem Freddiego, przede wszystkim Freddiego, że na te 12 utworów wszystkie są świetne. To jest płyta, która może się dla mnie nie kończyć. Ale jeżeli muszę już coś wybrać, nie będę wybierał.
Wspomnę tylko o tym, czego Freddy by chciał. O utworze The Show Must Go On. Przedstawienie musi trwać. Freddie Mercury o tym, że jest chory. Jak się okazało, przyznał się na dzień przed swoją śmiercią. 23 listopada 1991 roku. 24 listopada, czyli nazajutrz, to znaczy w dzień wcześniej wydał oświadczenie, gdzie przyznał się oczywiście do choroby, natomiast nazajutrz zmarł. Odszedł w wieku 45 lat. Jeżeli jesteśmy przy Freddim, jeszcze warto wspomnieć o jego kilku utworach zarejestrowanych z królem popu Michaelem Jacksonem. Te utwory gdzieś tam sobie są, czy też krążą na jakichś składankach. Natomiast Freddie Mercury, wiedząc, że za chwilę nie będzie mógł występować, nie będzie mógł tworzyć, praktycznie od płyty A Kind of Magic starał się pisać jak najwięcej, aby po swojej śmierci najwięcej materiału zostawić kolegom. To było 5 lat ciężkiej walki. Walki, którą Freddie na dobrą sprawę przegrał, ale zawsze muszą być ofiary, niestety, żeby o tak ważnej sprawie, jaką jest AIDS, zaczęło być głośno. Tu nie ma dwóch zdań. Co nie oznacza, że muzyka światowa straciła największego, najważniejszego wokalistę XX wieku. Freddie Mercury tak ciężko pracował nad albumem Innuendo, że 4 lata później okazało się, że zostało z albumu Innuendo tyle materiału, że śmiało można zrobić z niego album. I tak oto dyskografię grupy Queen wieńczy album Made in Heaven, który ukazał się w roku 1995. First Press na dwóch białych, kremowych winylach to już absolutny rarytas, natomiast warto o tej płycie pamiętać, ponieważ ostatnim teledyskiem Freddiego było These Are the Days of Our Lives, natomiast ostatni utwór, który napisał, to nie, jak błędnie się uważa, Mother Love, który znalazł się na płycie Made in Heaven. Jeżeli chodzi o Mother Love, to rzeczywiście był to ostatni utwór, który Freddie zaśpiewał. Jakie to było symboliczne, kiedy ostatni raz opuszczał studio, powiedział, że musi odpocząć. Jak wróci, to dokończy. Już nie wrócił. Ostatnią zwrotkę, jak wiemy, zaśpiewał Brian May. Natomiast ostatni utwór, który Freddie napisał, to było Winter's Tale. I o tym też warto pamiętać. Queen po śmierci Freddiego Mercury'ego podejmował próby powrotu z różnymi wokalistami. Był to wokalista Paul Rogers, który najbardziej był znany z grupy Free, jest znany z grupy Free i Bad Company. Był oczywiście Adam Lambert. No ale umówmy się, że nie ma, nie było i nie będzie wokalisty, który w jakimkolwiek stopniu, chociaż na milimetr zbliży się do tego, co potrafił swoim głosem zrobić Freddie. Po śmierci Freddiego Mercury'ego 24 listopada 1991 roku grupa Queen postanowiła godnie pożegnać swojego przyjaciela. I tak oto 20 czerwca, o ile się nie mylę, 1992 roku na stadionie Wembley odbył się wielki koncert, na który grupa Queen zaprosiła absolutne rockowe legendy, które śpiewały utwory zespołu Queen. Pojawił się Elton John, pojawił się David Bowie, pojawił się Robert Plant, pojawił się Tony Iommi, pojawił się Roger Daltrey i wielu, wielu, wielu
innych. I na dobrą sprawę, tym koncertem grupa Queen tak naprawdę przeszła do historii, ponieważ kiedy ukazała się płyta Made in Heaven, okazało się, że basista grupy John Deacon nie brał już w niej tak naprawdę udziału, ponieważ powiedział bardzo prosto, że nie wyobraża sobie grania pod szyldem Queen bez Freddiego. To może nam uzmysłowić, jak wielką indywidualnością, jak wielką legendą, jak wielkim wzorem dla następnych pokoleń był Farrokh Bulsara. Skromny chłopak, urodzony na Zanzibarze, który nagle stał się absolutną legendą. Świat, na dobrą sprawę, płacze po nim do dziś. I to jest taka sama sytuacja, jak świat płakał po Elvisie Presleyu, czy Johnie Lennonie, czy Michaelu Jacksonie. Freddie Mercury zdecydowanie do tego największego grona się zalicza, mało tego, dzierży pierwsze miejsce w tej hierarchii. Dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka.